Napisałem do 100 youtuberów o najtrudniejsze wyzwania w Minecraft. I szczerze, będziecie naprawdę zdziwieni, kto mi odpisał. A żeby się tego przekonać, oglądajcie ten film do końca, zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Bo naprawdę bardzo długo mi to wszystko zajęło. A i w komentarzu napiszcie swój nick, to rozdam wam 100 zł do ładowania na craftcube.pl. Pierwsza część tego filmu wydawała się naprawdę prosta. Musiałem wypisać sobie 100 youtuberów oraz zdobyć do nich kontakt. Jednak totalnie nie było to łatwe. Tak jak wypisanie sobie 50 youtuberów nawet z głowy jakoś mi poszło, to znalezienie jeszcze następnych 50, którzy mogliby mi odpisać, było o wiele trudniejsze niż myślałem. Pierwszym youtuberem, do którego napisałem, był Asasinek. Dobra, trzeba mu napisać jakąś fajną wiadomość, żeby rzeczywiście mi odpisał i mam nadzieję, że to zrobi. Siema, nagrywam film, gdzie 100 youtuberów daje mi wyzwania w Minecraft. Chciałbyś mi dać jakieś wyzwanie? Będę mega wdzięczny. No i git. Tak, to była pierwsza osoba, do której napisałem. A musiałem jeszcze napisać do 99 youtuberów. Serio, zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał. Nawet widzowie napisałem do Tobiasza. Może odpiszę. Moi drodzy, nie byłbym sobą, gdybym nie napisał do najważniejszej osoby z Minecrafta, czyli do Paliona. Nie wiem, czy mi odpisze, ale spróbujemy. Po kilku godzinach udało mi się napisać do wszystkich youtuberów. A jeżeli jesteście ciekawi, kto mi odpisał, to oglądajcie ten film do końca. A moim pierwszym zadaniem będzie... A zresztą sami posłuchajcie. Moim wyzwaniem dla ciebie jest znalezienie diamentów w ciągu 60 sekund na losowo wygenerowanym seedzie. Powodzenia. Dobra, uwaga, czas start. Dobra, moi drodzy, próbuję to szybko znaleźć. Nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle znaleźć diamenty w takim krótkim czasie, ale powinienem chyba dać radę. Ja pierdzielę. Dobrze, że kiedyś grałem w diamenty, dobra, mam to. 14 sekund, widzowie, let's go, udało się. Tak zaliczyłem swoje pierwsze wyzwanie od Notbaka. Jednak moje drugie zadanie było o wiele trudniejsze. A było to zadanie od Szerego. Drogi Zynciaku, popełniasz teraz ogromny błąd, prosząc mnie o wyzwanie. Ale dobrze, dam ci wyzwanie. Tylko, że jak nie zrobisz tego wyzwania, będziesz musiał przelać 100 zł na cele charytatywne. Jest ono bardzo proste i wykonalne, tylko że musisz przy nim pomyśleć. Otóż musisz zabić Wardena w przeciągu jednej minuty. Możesz korzystać z wszystkich przedmiotów dostępnych normalnie w Minecrafcie, lecz musisz być na survivalu. Życzę ci powodzenia. Okej, moi drodzy, oczywiście tworzę totalnie nowy świat. Pierwszą rzecz to przydałoby się w ogóle znaleźć Deep Dark. Dobra, to tutaj powinien gdzieś się respić właśnie Warden. Na pierwszy rzut oka zadanie wydawało się naprawdę trudne. Musiałem zabić Wardena w ciągu 60 sekund na survivalu. Jednak po chwili namysłu mogłem przecież używać każdego itemu z Creative'a, więc wziąłem najpotrzebniejsze itemy. Ej, dobra, pytanie, czy N-krystale będą działały? Dobra, ja nawet nie biorę jakichś mega dobrych itemów. Mam totemy, więc to powinno mi starczyć. Dobra, uwaga, moi drodzy, zrespmy Wardena. Dobra, moi drodzy, Warden się respi. Przyznam szczerze, że ja się trochę go boję, nie? Dobra, nie wiem, gdzie on jest, ja pierdzielę. Ja się cykam. Dobra, moi drodzy, Warden wstaje. Ja pierdzielę. Dobra, błagam. Błagam, 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 błagam. Powiedz, że on... Aha, on już nie chce umierać. Dobra, ja pierdzielę. Czy ja jestem w stanie go zabić krystalami, czy nie? No nie, no nie gadaj, że nie. O kurde, ja myślałem, że tak. Myślałem, że tak. No, no żartujesz sobie. Nie, no błagam, no weź zgiń. Krystal PvP, bratku, no. Dobra, zabiłem go? Zabiłem. Tak wykonałem drugie zadanie. Jeżeli myśleliście, że to były trudne zadania, to Flameusz naprawdę rozwalił mi głowę. Ponieważ musiałem zrobić End Portal klacza. Dobra, pierwszy raz w życiu robię w ogóle takie klacze jakieś. Ja pierdzielę, dobra, próbuję. Nie wiem, czy... Aha. Tego nie było, źle postawiłem. Nieważne. Dobra, uwaga, wierzę, że teraz mi się to uda, let's go. Dobra, dawaj, 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 dobra. Co jest? Jakby nawet nie musiałem zrobić Watera, bo i tak bym nie zginął. Trochę to dziwne. Ej, czy ja rzeczywiście bym nie zginął? A nie, zginąłbym. Nie wiem, co się wydarzyło, ale jakimś cudem nie zginąłem, a nawet nie zrobiłem Water Skilla. Ale uważam, że wyzwanie zostało zaliczone. Następne zadanie od cyferkowego było naprawdę trudne. Ponieważ musiałem przeskoczyć 30 kratek sandem po ścianie. Dobra, moi drodzy, mam zrobioną ścianę na 30 kratek dokładnie. Dobra, nie wiem, czy jestem w stanie to w ogóle zrobić, no ale spróbujmy. Dobra, uwaga, lecimy. Pierwszy raz w ogóle takie coś robię. Nigdy w życiu takiego czegoś nie robiłem i ja zaraz ginę. Ja pierdzielę, błagam, zrób to. No ja zrobię to za pierwszy razem chyba. Dobra, zrobiłem. Ja pierdzielę, nie wierzę. Już kilka zadań za nami i przyznam szczerze, że naprawdę wszystkie dobrze mi na razie szły. A teraz zadanie od Zufiego. Czyli będę musiał zabić gracza w diamentowym secie kamienną sikierą. A do tego zadania postanowiłem, że wezmę jakiegoś randomowego gracza z mojego serwera craftcube.pl. Link do Discorda oczywiście macie w opisie. Trzymaj te itemy i robimy jeden versus jeden. Dobra. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. 3, 2, 1.
Ja pierdzielę, przecież to jest niemożliwe. Kurde! Przecież to jest nie do zrobienia. Nie. Powiem no. coś, nie jestem. Nie umiem prawie PvP. Ja chyba też. Ja pierdzielę, jaki fart. Dobra. Uspokój się. Dobra, jest, jest, jest. Ile masz serc? Mało. No ale pewnie więcej ode mnie. Dobra. Ile masz? Nie, 3. O kurde, przecież ja dostaję 2 hity, ja umieram. Dobra, poczekaj, poczekaj, Dobra. No dalej, no, czemu ty za mnie nie idziesz? Dobra. Ile serc? Nie, nie wierzę. Postanowiłem, że nie mogę mu odpuścić i zrobię rewanż. Dobra, dalej. O, nie, ostatni raz próbuję, bo kurde. Boję się, że jestem. No ja się. No. Jasne. Ej, ty masz jakieś haksy, stary. Nie, mogę się. Ja gram na kliencie, gdzie nie da się mieć haksów. Kurde, jak mamy robić jeden hit za jeden hit, to jest bez sensu, stary. Ja cię nie mam szans zabić. O, dobre to było. Wiem, starałem się. O kurde. Chyba jest po mnie. Jednak nie. Po mnie. Już nie mam 4 serduszek. Ta, to fajnie. No nie! Wyłaź z łódki! Nie no, żartujesz sobie ze mnie. O kurde. Nie, no nie wierzę! Postanowiłem, że spróbuję ostatni raz. Zresztą do 3 razy sztuka, nie? Dobra, ostatni raz, bo to już jest przesada po prostu, nie? Dobra. Kurde, Ej. Bratku. Ojej. Mam low'a teraz trochę. Serio? Ja większego. Jak można się bić w dżungli? Czy to jest żart? Myśmy się cofnijmy na inny biom po prostu. Dobra. Ej, zbugowałem się w łódce. Wiem, to też mnie tak buguje. Też się zbugowałem jak... O kurde. Dobra. Aha. A ty jeszcze se żyjesz, tak? Mam 2,5 serca, jak coś. A, no to fajnie. Tylko, że mi to nic nie zmienia, bo ja mam mniej. O kurde. Ja pierdzielę. 1,5 serca, nie? No nie mogę wyjść! Dobra, wyszedłem. Możesz mnie dobić. Zginie! Jest, dobrze. Z tym wyzwaniem już zaczęły się problemy. Bałem się, co będzie dalej. I miałem rację, ponieważ wyzwanie od Doomhaya było za mocne. Będąc w endzie, zleć z tysięcznej kratki i traf one-shota w smoka. Musi mieć lowa, żebyś go zabił, po czym walnij wiadro. Ja pierdolę. Dobra, moi drodzy, smok ma lowa, jakimś cudem mam go zabić. Z tysięcznej kratki. Po prostu życzcie mi powodzenia. Włączam game moda i lecę. Moi drodzy, tysięczna kratka i spadam. Dobra, jestem, może jestem w stanie go nawet trafić stąd. Ja pierdzielę, jakby mi się udało. Błagam. Po prostu go uderz. No, nie. Fuck. A tych prób było o wiele więcej. Dzięki, Doomhay. Dobra, błagam. To musi się teraz udać. Kurde, gdyby on nie latał chociaż. Ja pierdzielę, ja nawet nie wiem, jak ja mam trafić niby. To jest jeden shot. Dobra, jest. Nie! Dobra, proszę, teraz. Jakimś cudem go traf po prostu. Czemu te strzały tak lecą jakoś dziwnie? Dobra, jest. Nie. Ja pierdzielę, jakiego mi z klika prawie walnąłem. Udało się, dziękuję. Te zadanie udało mi się zrobić najbardziej efektownie, jak umiałem. A jak już jesteśmy przy temacie waterskilli, to zadanie od zombiaczka. Ponieważ musiałem zrobić waterskilla z 200 kratki, skacząc przez pojedynczą kratkę do samego bedrocka. Dobra, uwaga, wydaje mi się, że możemy zaczynać. Lecę, moi drodzy, oczywiście z najwyższej kratki. Dobra. I nie tym razem. Dobra, to jest ten moment. Teraz musi się udać, wierzę. Dobra, mamy to. Jest, mam to. Let's go. Tak zaliczyłem kolejne wyzwanie. Następne wyzwanie od Bisa. Wbij na tryb Bedwars na swoim serwerze craftq.pl i spróbuj wygrać nie używając mieczy. To znaczy, że możesz używać tylko siekier, knockback, sticków i tak dalej. No to przy okazji was zapraszam na craftq.pl. Dobra, moim przeciwnikiem będzie klik 131. Brzmi groźnie. Oczywiście miecz możemy już wyrzucić, bo nie będzie on nam do niczego potrzebny. Wydaje mi się, że patyk będzie chyba najlepszy. Kupujemy naszą widzowie broń. Kupię sobie też sikierę w razie co. W sumie ona jest nawet bardziej OP niż ten miecz. Ja pierdzielę, typ sobie już zamurował łóżko. Nie wytrzymam. Dobra, powinienem sobie na luzie do niego doskoczyć. Ale trochę mnie to... O kurde. Źle wytimingowałem. Dobra, raz, dwa. Nie wiem, już? Nie, już. Ja pierdzielę, czemu na tym 1.8 jest jakiś w ogóle inny timing TNT? Dobra, lecę do niego po prostu, wyrąbane, zobaczymy. O kurde. Ja pierdzielę.
Nie no, żart po prostu to jest jakiś, co tu się odwala. Ja pierdzielę, dobra, błagam. Zniszcz se łóżko. A on nawet nie bije. Ja pierdzielę. Dobra. Ja może nie umiem grać w Bedwarsy, ale on to już totalnie nie. Wygrana, łatwo. A przy okazji zacząłem następny challenge, ponieważ Meksiak napisał mi, że mam wygrać 3 rundy Bedwars pod rząd na losowym serwerze. A jedną arenę miałem już z głowy. Dobra, muszę jeszcze wygrać tylko dwie, także łatwiutko. O, moją następną przeciwniczką będzie Pyra24. Nieźle. Siema, cześć. Dobra, to moi drodzy, będzie mega speedrun. Ja pierdzielę, taka burza jest u mnie, że zaraz mi dach spadnie na łeb. Zostawcie lajka. Dobra, szybkie dostanie się tam. O kurde, ja pierdzielę. Powiedz, że nie umiesz się bić. Ty, ona jest dobra. Dobra, muszę wygrać pod rząd. Jak ja dam zrobić? Okej, zarąbiście. O kurde. Dobra. Taktyka trochę porąbana, ale robię ją. Dobra. Dobra. Błagam. Spadnij jakimś cudem. Łóżko. Super. Ref heal. No i nie żyje. Dobra, imo, taktyka na patyk. O nie, ona idzie do mnie. Nie no, żartuje ona sobie. Ze mnie chyba. Ja pierdzielę, dobra. Nie wierzę. Dobra, dawaj. Spadnij, spadnij. O kurde, nie spadła. Akurat bardzo niedobrze, bardzo niemiło. Ja tu... Ty, ona mi zniszczył łóżko. Nie no, błagam. No jedna arena chociaż to. Nie no, tu jest wstyd i hańba. Ona się dzieje na moich oczach. Nie, no nie, to jest żart, to jest po prostu żart. Kurwa, nie wytrzymam. Tak niestety zadanie od Meksiaka nie mogło zostać zaliczone, więc przeszedłem do następnego. A było to wyzwanie od Marcelo, czyli wykopanie 420 tysięcy bloków w świecie Minecraft. Jednak mogę używać dosłownie wszystkiego. A do tego zadania stworzyłem specjalny serwer, gdzie miałem dostępnego brasza, który kopie 500 na 500. Docencie to lajkiem, okej? Okay? No i widzowie... Lecimy z kopaniem bloków, po prostu. Wygląda to na pewno porąbanie i boję się, że może wywalić serwer. Dobra, wykopane już mam prawie 40 tysięcy bloków. Ja pierdzielę, patrzcie jak to w ogóle wszystko wygląda tak z góry, nie? No mega porąbanie. Ale gdyby jeszcze cały ten serwer nie lagował. Dobra, uwaga, jestem już przy bedroku i mam wykopane prawie 130 tysięcy bloków. Dobra, 200 tysięcy, no jestem już coraz bliżej. Dobra, moi drodzy, ja pierdzielę, zaczął tak lagować serwer, że jeżeli wywali, to jest po challenge'u, nie? Jak to wygląda, chore. To jest chore. Dobra, czekam tylko, aż licznik załaduje i możliwe, że już chyba wykopałem te bloki. A jednak nie, 300 tysięcy. Kurde, jeszcze 120 koła. Ja pierdzielę! Nie no, ja... Zaraz wywali ten serwer przez to, co się odwala, nie? Boże, jestem już tak blisko, 39 tysięcy! Znaczy 390 tysięcy. Dobra, już prawie to mam. Dobra, 420 tysięcy, zajebiście. Mamy to. Tak wykonałem następne wyzwanie. Kaszpę napisał mi, że mam znaleźć kogoś z voice chatem i zbejtować go, żeby zdjął seta i go zabić. Oczywiście na craftcube.pl. Niestety na craftcube.pl nie działa akurat voice chat, więc musimy wejść na inny serwer. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Może tu jest ktoś z voice chatem. Halo, słuchaj mnie. Ej, potrzebuję zabić ten. Chodź na chwilę, ziomek. Co mnie słyszy? Chodź, poleć za mną, dobra? Dobra, chyba leci za mną, nie wiem. Nie, nie poleciał za mną, ja pierdzielę, ja nawet itemów tutaj nie mam. Ściągnij seta, po prostu ściągnij. No ściągnij seta, błagam. Zrób to dla mnie, dla przyszłości swoich dzieci. Ściągnij seta. Dobra, to jednak nie będzie takie proste. Aaaa! Challenge wydawał się naprawdę prosty, jednak wcale taki nie był. No ściągnij seta, jak ściągniesz seta, to będziesz na odcinku. No ściągnij! Jak ściągniesz seta, możesz mi dać takiego donate'a. I muszę ten. Muszę sobie screena z tą zrobić, bez seta, zanim PvP. Ej, Miley, Miley, stój! Słyszysz mnie? Ty, Miley, normalnie, ja z nim przecież ten, ty jest youtuber. Koko, słyszysz mnie? No, siema. Chodź, wariacie. Ej, dobra, to jest moja ofiara. Kurde, bo oni wszyscy za nim będą biec. My gadamy bez seta. Gofer, ściągnij seta. O, biec. Dobra, błagam z... Jest! Ja pierdolę, w końcu. Tak zaliczyłem następne wyzwanie. Natomiast Zeftis napisał: wejdź na jakikolwiek serwer i zaczynając bez niczego w przeciągu 3 minut dostań się na maksymalną kratkę. I uwaga, mam 3 minuty, czas start. Dobra, ja pierdzielę. Nie wiem, od czego powinienem zacząć. Dobra, mam pomysł. Mam pomysł, ponieważ na start dostałem kill off tutaj, więc mogę sobie szybko wykopać jakieś bloki. Dobra, mam 3 minuty. Więc raczej pokopię po prostu tak z minutę, a w dwie będę się po prostu kopał do góry, no bo innej opcji nie widzę. Ja pierdzielę, dobra, błagam. Minęło 30 sekund już, no nie wytrzymał, nie wytrzymał. Dobra, mam za mało bloków. Szybko jeszcze to przemienię. Dobra, to już mam tyle. Na jakiej jestem kratce. Dobra, muszę wychodzić powoli. Dobra, uwaga, zaraz mija minuta. Dobra, wychodzę, nie ma co, muszę wyjść. Ja pierdzielę, jeszcze zmarnuję bloki.
Dobra, lecę do góry, lecę do góry. Dobra, ja pierdzielę, teraz zmarnowałem. Nie wiem, czy mi w ogóle starczy. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy to jest możliwe, nie? No chyba powinno być. Tak szczerze, chyba powinien dać radę. Duże ułatwienie strasznie z tymi tymami początkowymi mam. Półtorej minuty minęło. Błagam, szybciej, szybciej. Nie no, chyba to jest za krótki czas. Ej, te wyzwanie chyba nie jest możliwe. Zaraz minuta minie. Dobra, widzowie, minęły 2 minuty. Jeszcze mamy trochę bloków, więc git. Dobra, chyba dam radę. 220 czy 320? Nie pamiętam. Szybciej, szybciej, szybciej. O nie. Błagam. Błagam. O nie. To jest niemożliwe, żeby to zrobić. Ja już bloków nie mam. I już zaraz mijają 3 minuty. Nie zrobię tego. Nie mam bloków. I jest 2.40. Niestety nie udało mi się wykonać tego zadania. A następne wyzwanie dostałem od Petera, w którym musiałem przejść parkoura tak, aby zajmował minutę i przez ten czas nie mogę oddychać od początku do końca. Niestety, ale będziecie musieli mi uwierzyć na słowo, że nie będę po prostu oddychał. I powiem wam szczerze, czy mi się to udało. Dobra, uwaga! Ja pierdzielę, nie jest to możliwe. 30 ileś sekund wytrzymałem, stary. Ja nie wiem, ja nie mam takich płuc, stary. To zadanie niestety było dla mnie totalnie niemożliwe. A następne zadanie dostałem od Mantisa, w którym musiałem zdobyć diamenty na nowym świecie w mniej niż 5 minut. Dobra, uwaga i czas start. Dobra, szybko jakieś drewno. Kurde, wydaje mi się, że w 5 minut serio jest to możliwe. Dobra, cokolwiek, jakiś cave. Dobra, tam jest coś, muszę się tu jak najszybciej dostać. Dobra, szybko kill off. Dobra, jest minuta, a my mamy już kill off kamienny, zarąbiście. Bierzemy crafting ze sobą. Dobra, czy ten cave w ogóle ma jakiś sens? O ja pierdzielę. Ten cave nie ma żadnego sensu, już widzę. Ja pierdzielę, nie no, dramat jest. Jest dramatyczny cave. Nie, jednak jest zajebisty cave. Żelazo, minęła minuta dopiero. Trzy żelaza tylko potrzebujemy. Dobra, jest super. Jakoś niżej da się zejść? Potrzebuję diamenty, błagam. Dobra, da się niżej zejść, super. Skaczemy. Creeper, niedobrze. Lecimy niżej, jak najniżej się da. Błagam, gdzieś tu muszą być diamenty. No taki fart, no co jest, ty? A jeżeli... O kurde. Ten mob mnie zabił. Nie ma. Niedobrze, niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Ile tu jest zombiaków? Weźmie się, zostawcie mnie. 2 minuty już minęły. Ja nawet nie mam przepalonego żelaza. Tu nie ma nigdzie diamentów. Kurde, taki potencjał. A został zrujnowany. Może tu gdzieś znajdę. Jeszcze potrzebuję bloki na piec. W ogóle, bo nawet pieca nie skraftuję. Ja pierdzielę. Dobra, wygląda to obiecująco znowu. Diamenty. Muszą tutaj być. No na 100%. Diamenty. Ja pierdzielę. Nie! Postanowiłem, że zostawię te wyzwanie w taki sposób. Natomiast Tymon Yolo dał mi wyzwanie, w którym muszę zrobić 10 180 z rzędu. Dobra, moi drodzy, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Z parkura nigdy dobry nie byłem, ale postaramy się. Dobra, pierwsza, druga, trzecia. O kurde. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. O kurde, uwaga, ostatnia, dziesiąta, let's go.